Cześć, cześć. Witajcie. Dla osób, które mnie nie znają, nazywam się Agnieszka Pesek-Adamek i od ponad 12 lat zajmuję się projektowaniem wnętrz. Prowadzę studio projektowe Ato Ato. Napisałam też książkę, tak jak widzieliście, od inspiracji do aranżacji, czyli Jak pięknie mieszkać, która jest przeznaczona dla wszystkich osób, które pragną pięknie mieszkać, które pragną poradzić sobie z urządzaniem wnętrz w taki sposób przyjemny, żeby nie było stresu, żeby nie było nieprzespanych nocy, żeby po prostu świadomie pewne rzeczy wybierać, żeby sobie zaplanować cały proces aranżacji, a później remontu. Jestem też właścicielką platformy kursowej agnieszkapasiekaadamek.com, na której prowadzę właśnie kursy online dotyczące urządzania wnętrz. Czyli i dla osób, które wolą sobie przeczytać, powtórzyć, zastosować, jest książka. Dla osób, które pragną trochę więcej wiedzy, jest platforma kursowa i oczywiście też moje studio projektowe zajmuje się projektami kompleksowymi dla klienta indywidualnego, dla biur, dla osób, które potrzebują projektu, które chcą wszystko już po kolei zamówić. I pokażę te rzeczy, których nie zdążyłam pokazać wcześniej. Zobaczcie, to jest blat kwarcowy, który jest bardzo odporny na ścieranie, na różne jakieś rzeczy, które się dzieją w tej kuchni. Podobno te blaty, na tych blatach kwarcowych można nawet odstawiać jakieś gorące garnki. Można podobno też kroić, chociaż ja nie polecam, ale jak pooglądacie sobie w internecie tego rodzaju blaty, to zobaczycie, że różne rzeczy można zobaczyć. Taką samą właściwość, chociaż podobno są lepsze, to są blaty kwarcowe i spiekowe. I one, ja Wam zaraz tutaj pokażę. Zobaczcie, to jest blat spiek. Akurat producent Lapitek i oni się właśnie reklamują, że można i odkładać gorące rzeczy i kroić nożem, bardzo wytrzymałe na sok z cytryny, wino, różnego rodzaju oleje, więc takie blaty będą bardzo, bardzo odporne. Jeżeli chcecie coś mieć trwałego, to na pewno blat ze spieku kwarcowego, przepraszam, blaty ze spieku będą bardzo odporne. One się głównie składają z granitów, iłów i łupków i tak jak nazwa mówi, te elementy, te materiały są ze sobą spiekane, dlatego taka jest nazwa. Można uzyskać bardzo duże formaty i można uzyskać cienkie krawędzie blatu, więc jeżeli na tym bym Wam zależało, to rzeczywiście coś takiego możecie dostać. Niestety cena nie jest niska, bo w granicach tam chyba się zaczyna od 1500 zł za metr kwadratowy, no ale jest to rozwiązanie bardzo wytrzymałe. Kolejnym takim rozwiązaniem są blaty z konglomeratu kwarcowego, o których mówiłam. I to były blaty, to był blat, który ja tutaj pokazywałam, zobaczcie, na homebooku. To jest jakiś Metropolis Grey, tak? I zobaczcie, one mogą mieć te zlewy podwieszane, to co ostatnio mówiłam, czyli jeżeli mamy materiał na blacie, który jest nienasiąkliwy, to zlew może być podwieszany, ale mogą być też zlewy zrobione z tego samego materiału, czyli w tym przypadku jest to spiek. Przy spieku, przy naturalnym kamieniu granicie będziemy mieli minimalne frezy. Jeżeli chcemy mieć wszystko bezfugowo, to musielibyśmy zastosować korian, który jest takim materiałem, że można go tak połączyć, że nie będzie żadnych krawędzi widocznych. Zobaczcie, to wszystko jest wykonane, wygląda jak z jednego elementu. Oczywiście tych elementów jest kilka, ale nie ma żadnych łączeń, przez to nigdzie się nie zbiera. Nie zbierają grzyby, jakieś brudy, mikro, jakieś organizmy. Na ostatnim live też ktoś pisał właśnie na poście, że wysłał nawet link do takiego filmiku, że podobno korian jest bardzo odporny nawet na wino i na jakieś tam zarysowania. No ja mam takie doświadczenia, że niekoniecznie biały korian się do tego nadaje, ale bardzo możliwe, że to się wszystko już pozmieniało. Odwołuję Was do
do tego posta. Ten post jest wklejony tutaj również w tym live, więc będziecie mogli sobie zobaczyć ten filmik i tam w komentarzach będzie ten link do filmiku na stronie bodajże Koriana albo gdzieś, gdzie jest pokazany biały korian. Podobno korian jest trochę tańszy, czyli w granicach 1000 zł za med bieżący. No musicie przetestować, także zobaczyć, sprawdzić oczywiście ceny. Tutaj zobaczcie, mogą być zlewy też podwieszane z innego materiału, ale mogą być, tak jak Wam pokazywałam, z tego samego. I teraz ja Wam jeszcze pokażę u siebie w jakichś realizacjach właśnie takie opcje. Zobaczcie, tu jest zlew, tu jest blat z korianu z podwieszanym stalowym zlewem. Widzimy krawędź, a zlew jest tutaj podwieszony. Także można coś takiego zrobić. Można oczywiście w tych blatach wprowadzać różnego rodzaju gniazda prądowe i wszystko sobie równiutko tutaj pochować. Możemy zrobić zlew, który jest wpuszczony i wykonany z tego samego korianu. Możemy robić perforacje. Także takie rzeczy będziecie mogli sobie zamówić. Tutaj mamy czarny korian i jak widzicie tutaj zlew też jest stalowy. Tu musicie zwrócić uwagę, szczególnie jak wybieracie czarne elementy i one są połyskliwe w polerze, że będą widoczne wszystkie delikatne ryski. Ostatnio też mówiłam o tym, że taki korian może być lity w masie bądź nie, więc jeżeli on nie będzie lity w masie, to te rysy jak będą zrobione na tym blacie, to takie gdzieniegdzie mogą być białe kreseczki. Jeżeli wybierzecie z próbek, to są takie, słuchajcie, małe próbeczki, jak wybierzecie sobie z takich małych próbek coś, co jest lite w tym kolorze w masie, to będziecie mieli niewidoczne te zarysowania, więc to jest, słuchajcie, dosyć istotne. Ja zobaczę, co tutaj u Was słychać. Dobra. Wrócę sobie do katalogu. I teraz tak. Jeżeli jesteśmy... Ja muszę tylko sprawdzić, czy mnie będzie widać. Okej, jestem. Jeżeli jesteśmy przy blatach jeszcze takich kamiennych, no to mieliśmy tutaj spiek, mieliśmy blat kwarcowy i blaty kompozytowe, czyli między innymi korian. Ale tych firm jest bardzo dużo, bo to może być Kerok, to może być Staron, tu może być Rehau, Solid, to są przykłady właśnie tych Solid Surface'ów, także możecie sobie zobaczyć. Ale jeszcze jest jak gdyby różny rodzaj wykończenia tych blatów. I w przypadku blatów kwarcowych możecie mieć gładką polerowaną, błyszczącą powierzchnię. Możecie mieć powierzchnię gładką, matową. Możecie mieć szczotkowantą, która jest matowa, lekko chropowata, albo strukturę wave, gdzie jest bardzo widoczna ta struktura tego blatu. Ja Wam zaraz to pokażę, gdzie to było. O, zobaczcie tutaj. Ta struktura jest bardzo mocno widoczna i takie blaty też bardzo ładnie wyglądają. Na nich w ogóle nie widać żadnych jakichś zarysowań, więc jeżeli wybieracie jednolite kolory, to takie wykończenie wave też może być dobrym rozwiązaniem. Widzę coś, tutaj mi OSB odmawia posłuszeństwa. Tak się, słuchajcie, nieraz zdarzy. Zaraz zobaczę, co tutaj się dzieje. Widzę, że o 18 dzisiaj jest... Jesteśmy wszyscy tacy jacyś zaspani. Ta zmiana pogody. Dostałam znowu kolejną propozycję, żeby te live'y były o 20. No ale widzicie, niektórzy chcą 18, niektórzy o 20, także różnie to bywa. Okej. Okay. Dobra. Tutaj mamy kolejny blat, zobaczcie, z Technistona, który też może mieć różną strukturę i też taką dosyć mocną, ostrą krawędź. Zlew tutaj jest podwieszany, więc te blaty wyglądają bardzo fajnie, one są bardzo odporne. W niektórych tych blatach kamiennych można i kroić, i odkładać
elementy gorące, ale pamiętajcie, że nie na wszystkich. Także żeby zwrócić sobie uwagę i porównać sobie blaty, które są kompozytowe, kwarcowe i spiekowe, o których dzisiaj mówiłam. I teraz pokażę Wam jeszcze kilka innych rozwiązań. Zobaczcie, to jest blat laminowany, w którym jest wprowadzone gniazdo. Te gniazda mogą mieć różne kształty i to też możecie przy wyborze mebli wziąć pod uwagę, żeby po prostu coś takiego sobie w blacie wprowadzić. Jeżeli robicie natomiast szafki na przykład łazienkowe i nie chcecie tutaj zrobić go z kamienia, dlatego że na przykład taka szafka jest za droga, to możecie też wylakierować ten blat w macie. Dlaczego w macie? Dlatego, że jeżeli zrobicie to w połysku, to będzie bardziej widać wszystkie rodzaje jak gdyby delikatnych rys, bo MDF jest dosyć delikatny. To nie będzie szafka na zawsze, ale ona będzie odporna na wilgoć i ona nam wytrzyma. Dostałam jakiś czas temu pytanie, co zrobić, żeby znaleźć tanią szafkę łazienkową i żeby ona była odporna na wilgoć i żeby ona była taka trwała, ale żeby nie była droga. No i że w ogóle jak jeździ się po różnych marketach, to te szafki i tak tanie nie są, a się rozwalają po roku czy po dwóch. To właśnie dlatego, że te krawędzie, które tutaj są, bardzo często są jakoś foliowane i tutaj na stykach te elementy się rozwarstwiają. Jeżeli wylakierujecie te boki, no to jak gdyby ta przestrzeń jest cała zachowana i tutaj nigdzie nie ma łączenia, więc jak gdyby ta woda nie wejdzie. Ale oczywiście, jeżeli zrobicie mikrouszkodzenie, uderzycie jakimś perfumem, kubkiem, no szczoteczką raczej chyba się nic nie stanie i gdzieś tutaj coś się po prostu stanie na tej krawędzi, no to będziecie mieli właśnie problem, że ta woda się może dostawać, więc nie jest to jak gdyby idealne rozwiązanie, ale może być tańsze niż szafka, która jest zrobiona z kamienia, chociaż kamień będzie najbardziej odporny i to Wam sugeruję, żeby właśnie szafki takie z blatem kamiennym robić. No ale to są już duże koszty, bo taki blat w zależności oczywiście od tego, czy to jest blat granitowy, czy to jest kwarcowy, czy jakiś spiek, może kosztować 2, 4, 6, nawet 10 tysięcy, więc naprawdę bardzo mocno ta cena idzie do góry. No ale też mamy coś trwałego na wiele lat. Tutaj mamy blat, który jest kamienny, a zlew jest nakładany. Możecie też wybrać taki zlew, niekoniecznie musicie zrobić podwieszany. Jeżeli na przykład macie jakiś problem z doborem kolorystyki, to możecie zrobić blat stalowy albo wybrać właśnie jakiś nastawiany, który będzie miał lepszy kolor, który będzie Wam bardziej pasował. Teraz tak, może jeszcze to pokażę. To jest takie niewyraźne zdjęcie, ja tego nie robiłam, dostałam od klientki. Dostałam też kiedyś pytanie dotyczące cegieł w kuchni. Pamiętajcie, że jeżeli będą cegły w kuchni, no to przez to, że one mają strukturę bardzo chropowatą, to tam wszędzie będzie wchodził brud. Oczywiście możecie takie cegły polakierować, ale przy gotowaniu no nie ma opcji, żeby ta ściana się nie brudziła. Oczywiście przy takich przemazaniach nie będzie to widoczne, ale no, trzeba wziąć pod uwagę, że to się będzie brudziło, dlatego dobrym rozwiązaniem jest położenie ewentualnie tutaj tafli szkła z możliwością otwierania, odginania, nie na stałe na dystansach, dlatego że tam pomiędzy szkło wchodzą różne małe jakieś robaczki, brud i tak dalej i ciężko to wyczyścić, więc ten element szkła, który tutaj by się znalazł, musiałby być ruchomy i też świadomie trzeba coś takiego wybierać. Gładką powierzchnię, łatwą do utrzymania w czystości będzie szkło, jednak na szkle widać różnego rodzaju odciski palców i też zostają ślady po kamieniu. Przy jasnym szkle nie ma dużego problemu, ale jakbyście chcieli zastosować na przykład szkło w kolorze czarnym albo granatowym, no to musicie się zastanowić, dlatego że ta woda i ten brud będzie bardzo mocno widoczny. To jest to. Zaraz zobaczymy kolejne materiały. Zobaczcie, tutaj jest szkło w kolorze szarym.
bardzo ładnie też odbija i powiększa optycznie wnętrze, więc fajnie to wygląda, szczególnie jeżeli blat na przykład jest w połysku. Blaty z laminatu, czyli takiego materiału w sumie najtańszego, też mogą być w połysku, ale tak samo jak w przypadku płytek polerowanych, będą narażone na uszkodzenia i te wszystkie rysy i te zarysowania gdyby będą widoczne, więc to musicie wziąć pod uwagę, jeżeli lubicie takie blaty w połysku. Wiem, że są jakieś blaty też akrylowe, nie pamiętam teraz jakiego producenta, one są bardziej odporne i można z takich akryli robić też fronty meblowe i blaty, ale no, to musicie też sprawdzić, czy one się trochę mniej rysują niż takie zwykłe laminaty. Wydaje mi się, że tak, bo są robione z innych materiałów, ale to też możecie sobie sprawdzić. Teraz tak, to o czym jeszcze opowiadałam, a nie byłam w stanie pokazać, to są fronty. Fronty meblowe, które tutaj są wykonane z MDF-u malowanego na biało, nie muszą mieć wcale uchwytów. Może być otwieranie na przyciski, ale w przypadku elementów takich jak zmywarka, jak jakieś cargo, jakaś lodówka, gdzieś jest zasysanie, gdzie potrzeba więcej siły, lepiej zastosować podcięcie albo jakiś uchwyt, żeby te sprzęt otworzyć. Chyba, że zastosujecie wspomaganie na prąd, ale musicie wtedy w elektryce to zaprojektować i wtedy na delikatny przycisk po prostu otwiera się lodówka, otwiera się jakiś tam sprzęt, ale do każdego sprzętu, do takiego frontu musi być doprowadzona instalacja i specjalne otwieranie na przykład z firmy Blum. Tutaj zobaczcie, tutaj mamy wszędzie na przycisk otwieranie, a tutaj mamy frez i to też dobrze wygląda, więc coś takiego możecie też sobie zastosować. Tu pokażę łazienkę. Zobaczcie, łazienka. Blat może być albo z MDF-u, albo z kamienia. Zlew jest wpuszczany, ceramiczny, typowo łazienkowy, przepraszam, umywalka, a fronty są wylakierowane w połysku. Jeżeli szafka jest do samej ziemi, to pamiętajcie, że może być narażona na uderzenia stóp, więc trzeba robić jakieś cofnięcie, jakiś cokół, tak żeby po prostu ten cokół się za szybko nie zniszczył, tym bardziej jeżeli on będzie wylakierowany. Teraz tak, zaraz zobaczymy, co my tutaj mamy. Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie profili LED-owych, które możecie umieścić w dolnej części szafki. Więc wcale nie musicie mieć żadnych przyczepianych albo wystających tutaj trójkątnych lamp, jakichś halogenów. Zastosujcie sobie profil LED-owy. Ja też mówiłam na ostatnim live o tym. Tylko niech ta temperatura barwowa będzie w granicach 3500, maksymalnie 4000 kelwinów, żeby to światło było przyjemne dla oka. 4000 to będzie biel, taka, jak to powiedzieć, biała, to będzie białe, takie neutralne światło. Jeżeli zastosujecie 3,5, to będzie bardziej delikatnie żółte, a już powyżej 4 jest bardzo chłodne i zimne, więc tutaj starajcie się tego unikać. W przypadku blatów, na przykład zobaczcie, tutaj jest blat z korianu, czyli jest to blat kompozytowy. Nie mamy żadnych krawędzi w łączeniach. Można też nałożyć umywalki, które są ceramiczne. Wtedy nie będzie to takie drogie, jeżeli one są wpuszczane. I ceramika też jest bardzo odporna na różnego rodzaju chemię, na lakiery i tak dalej, więc jest to dobre rozwiązanie, no ale zawsze będzie inny odcień, troszeczkę inny odcień bieli, więc na to też musicie zwrócić uwagę. Teraz tak, w meblach możecie zrobić coś takiego łazienkowych, jak gniazdo w środku szafki. Mało osób o tym wie, a warto to, słuchajcie, wykorzystywać. Zobaczcie, tutaj są z tyłu, jest podwójne dno, z tyłu są włożone jakieś gniazda prądowe. Tutaj mamy wycięte otwory pod puszki, to wszystko jest w izolacji poprowadzone aż do ściany, gdzie mamy wyprowadzenie kabla z tyłu mebla. Więc to też jest fajne rozwiązanie, jeżeli o nim nie wiedzieliście, to możecie je wykorzystać. I teraz ważne, co jest ważne przy takiej szafce, żeby ta szafka była dosyć głęboka, żebyście zmieścili tam zarówno jak suszarkę, jak na przykład szczoteczkę elektryczną. Wtedy nie macie nic na widoku. Jeżeli lubicie mieć porządek, to możecie mieć wszystko podpięte na stałe i nawet nie odpinać, tylko wysuwamy szufladę, używamy. I można dla jednej osoby po jednej stronie, dla drugiej osoby po drugiej stronie. Jest to naprawdę, słuchajcie, bardzo fajne i bardzo praktyczne.
Cześć, cześć, cześć. Dajcie znać. Cześć Agnieszka, cześć Justyna, cześć Agata. Dajcie znać, jak Wam się podoba, czy widzieliście o tych chowanych rzeczach w szufladzie, czy coś nowego się dowiedzieliście, czy to jest przydatne. Albo jakimś lajkiem, albo serduszkiem, co Wam się tam spodobało. Bo jak ja to wszystko pokazuję, to ja Was w ogóle, słuchajcie, nie widzę. Okej, okay, jest. To jest ta łazienka z laminatem, którą ostatnio pokazywałam. I mówiłam o tym, że jeżeli chcecie, żeby te płyty były bardziej odporne, to trzeba by było zastosować HPL. Tu jest blat laminowany taki na okrągło, czyli ta krawędź będzie mniej narażona na uszkodzenia i jest to taka wersja ekonomiczna. Tutaj pokazywałam Wam szafki, gdzie mamy blat kamienny w połysku, a fronty są wylakierowane w czarnym macie, w MDF-ie. Tu jest kuchnia, którą pokazywałam i tutaj mamy fronty, które są malowane na biało z takim frezem, a blat jest granitowy. I tu pokazywałam, że te elementy będą ścinane i tutaj będzie widać to ścięcie i tu, czyli one nie będą tak jak żyletka, tak jak w przypadku tych blatów, które pokazywałam na samym początku, jak korian. Ja się tylko upewnię, czy Wy widzicie. Widzicie, dobra, okej. Jesteś super, dzięki. No, tylko nieraz wiecie co, bo ja sobie ustawiłam taką cyfrę 2, że jak naciskam na 2, to wtedy udostępnianie znika i wtedy sobie przechodzę, czytam maile, bo nie chcę, żebyście musieli się męczyć oglądać właśnie tego, co teraz oglądacie. No, ale nieraz źle nacisnę i wtedy opowiadam i opowiadam. Wydaje mi się, że już widzicie ekran, a ekranu nie ma. No, ale tak to już bywa. To były fronty granatowe, to takie niebieskie, a to był blat z marmuru, o którym opowiadałam. W łazience, także marmur w łazience możecie sobie, słuchajcie, zastosować. Zaraz zobaczę. Zobaczcie, tutaj o tym jeszcze nie mówiłam. To jest szafka łazienkowa. Tu mamy płytkę, która, taki dekor ceramiczny, który ładnie wieńczy nam zakończenie tutaj części z geberitem. A nad tym mamy szafkę łazienkową, która jest bardzo ładnie zlicowana. I to jest fajne rozwiązanie, bo możemy sobie całą tą przestrzeń wykorzystać i mamy wszystko idealnie na zamówienie. Ale oczywiście to nie będzie najtańsze rozwiązanie. No ale warto moim zdaniem zaoszczędzić, uzbierać trochę więcej. W live'ie o tym, jak tworzyć budżet, ja bardzo dużo mówię o tym, jak robić i akurat na pewne takie elementy, jak ta szafka, jak te rzeczy na zamówienie, jak szafka łazienkowa, czy porządne meble kuchenne, czy jakieś szafki właśnie nad geberitem, warto wydać więcej, więc tutaj sobie uzbierajcie trochę więcej tych pieniędzy albo wykonajcie to, jak możecie oczywiście później. Nie wiem, czy to było widoczne, więc jeszcze pokażę. To były fronty właśnie w czarnym MDF-ie, a blat był kamienny. I tutaj mówiłam o tym, że właśnie z tą czernią tak jest, że nieraz lepiej, żeby była w macie. Nie jestem pewna, czy od tego momentu już widzieliście. Dajcie znać w komentarzu. I ja sobie może na komórce sprawdzę. Jeszcze nie wszystko, nie mam takiej idealnej, zobaczcie, synchronizacji, abym tak chciała, żeby wszystko było takie super, ale dobra, tu mam chyba z 50 komentarzy, to poczekam, to jeszcze może jednak sprawdzę tu, będzie szybciej. Ok. Pokazywałam też regał ze szkłem. Jakbyście nie widzieli, zobaczcie, tutaj jest szkło i łączenia, MDF malowany, więc możecie takie materiały wykorzystać w swoim wnętrzu. Zobaczcie, te same płyty laminowane, jeżeli lubicie podobne materiały, możecie też wykorzystać w innych miejscach, na przykład zrobić sobie jakiś blat w kuchni, albo jakieś fronty z tego samego materiału, albo gdzieś w korytarzu. Jeżeli dany kolor Wam się podoba, możecie go powielać w kilku jakichś miejscach, nie? I teraz tak, na przykład tutaj jest kuchnia, gdzie wszystkie te środki były, z tego co pamiętam, stare, tylko fronty były wymieniane i chyba nawet uchwyty. Już teraz nie pamiętam, co było z uchwytami, ale jeżeli macie jakąś starą kuchnię i chcecie ją odświeżyć, to też jest to do zrobienia. I możecie to zrobić ekonomicznie, jeżeli zastosujecie właśnie płytę laminowaną, albo na przykład, no tutaj będzie trochę drożej w przypadku frontów lakierowanych, czyli możecie jakiś gorszy front wymienić nowszym frontem
i w ten sposób sobie właśnie poradzić. Tu mamy szafeczkę małą w łazience i teraz to, co tu jest istotne, bardzo często mamy taką sytuację, że miska toaletowa wystaje bardzo mocno do przodu, że nie mamy takiego uskoku, mamy bardzo ciasną łazienkę. I my o tym zapominamy, zamawiamy sobie szafkę tutaj zamkniętą, jakąś otwieraną i okazuje się, że ona się nam nie otwiera, a jak jest wysuwana, to nam się nie wysuwa i bardzo ciężko się do tego dostać. Więc w takim układzie nieraz lepiej zrobić takie półki otwarte i schować tam rzeczy, które są bardziej estetyczne, nie wiem, jakieś ładniejsze ręczniki, papier toaletowy, nie wiem, gdzieś tam z tyłu upchnąć, żeby nie był tak widoczny, a zrobić tą przestrzeń otwartą, tylko jakąś część zamykaną. To jest akurat może nie idealny przykład, ale jak już go mam, to chciałabym Wam pokazać, bo też bardzo dużo osób o tym zapomina i nawet nieraz stolarz o tym zapomni, żeby Wam właśnie powiedzieć, że będzie taka sytuacja, czy Wy coś takiego na 100% chcecie. Z MDF-ów lakierowanych możecie też robić ozdobne obudowy na grzejniki, które są oczywiście z perforacjami. Da się to też zrobić z laminatu i możecie też zrobić, że ten element będzie ruchomy. Ale to w środku musi być dodatkowa, specjalna konstrukcja, więc możecie takie elementy robić. Teraz zobaczę, jakie tu są jeszcze ciekawostki. To chyba Wam pokazywałam z szufladami. Mam nadzieję, że to widzieliście. Zaraz sprawdzę. Tutaj... Mam nadzieję, że sobie zobaczycie tutaj. Widzę, że część ludzi się przestraszyła. Zobaczę tylko na Wasze komentarze. Ok, jest chyba wszystko ok. Dobra. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. Podsumowując, blaty kamienne będą bardziej odporne, ale są droższe. Składają się z kilku różnych blatów, czyli to mogą być i spieki, i kompozyty, i blaty kwarcowe. Opowiadałam ostatnio też o blatach drewnianych, betonowych, to sobie możecie zrobić, obejrzeć też powtórkę, tutaj może nie będę pokazywała tych wszystkich blatów. W przypadku blatów betonowych ważne jest, żeby one były dobrze dobra impregnacja, żeby dobrze to podłoże było przygotowane, żeby można było coś na nich robić, bo one będą miały jakieś tam mikropory struktury, żeby łatwiej to było wyczyścić i tutaj sugerowałabym, żeby zlecić to jakiejś firmie, która naprawdę ma w tym doświadczenie i żeby to dobrze zrobiła. Zapytajcie też o ciężar takich blatów, żeby te szafki, które są pod spodem, one też wytrzymały ciężar właśnie takiego blatu. Ok. Dajcie znać, czy Wam się podobało, jakieś, nie wiem, łapki, serduszka, lajki, żebym coś zobaczyła, że ktoś mnie ogląda. Jak się prowadzi takiego live'a, to się ma wrażenie, że się mówi po prostu do pustej przestrzeni, nie ma tej takiej prawdziwej interakcji. Oczywiście ja widzę Wasze tutaj komentarze, ale tak mi jest po prostu raźniej. Ok. Myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Za tydzień we wtorek będzie live dotyczący elektryki. Miłego wieczoru i do zobaczenia i dzięki bardzo. Na razie, pa!